Cześć. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali i wspierają rozwój tego kanału na Patronite. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, na czym polega bycie patronem, jakie są tego cele, zapraszam do linku, który znajduje się w opisie do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Odcinek 13. Plan niedoskonały. Dzisiejsza sprawa rozpoczyna się w 1993 roku. 15 km na północny wschód od centrum Madrytu znajduje się miejscowość Alcobendas. W tej właśnie miejscowości jest znana i bogata dzielnica, która nazywa się La Moraleja. Znana jest nie tylko z tego, że mieszkają tam bogate i sławne osoby, takie jak aktorzy, politycy czy też biznesmeni, ale również z tego, że w tej dzielnicy można znaleźć elitarne prywatne szkoły, kluby sportowe oraz luksusowe pola golfowe. W La Moraleja mieszka rodzina Segura, małżeństwo oraz dwie córki. Jedna ma 22 lata, a druga 14. José Segura jest biznesmenem, prowadzi swoją działalność w Niemczech. Jego żona ma na imię Sigrid i pochodzi z Niemiec. Jest 12 kwietnia 1993 roku. Rodzina Segura planuje wyjazd na południowe wybrzeże Hiszpanii. Chcą odpocząć i wrócić kolejnego dnia. Starsza córka Anabel decyduje jednak, że zostanie w domu. Za kilka miesięcy dziewczyna kończy studia biznesowe. Szykują się egzaminy, dlatego postanawia skorzystać z tego właśnie wolnego dnia, z tego, że jej rodziny nie będzie w domu i będzie mogła spokojnie się pouczyć. Tak też się dzieje. Małżeństwo oraz młodsza córka wyjeżdżają, a Anabel zostaje. Dziewczyna od samego rana uczy się. Jednak po kilku godzinach postanawia zrobić sobie przerwę i wybiera się na dwór, aby pobiegać. Przed wyjściem informuje panią, która opiekuje się ich domem, o swoich zamiarach. Informuje, że troszkę pobiega, a następnie wróci i zje obiad. Dziewczyna zabiera walkmana i wychodzi. Przez jakiś czas dziewczyna spokojnie biega po okolicy, jak zresztą codziennie. Gdy jest na wysokości Colegio Escandinavo, nie wiem, czy mogę tak to dosłownie przetłumaczyć jako szkoła skandynawska, zbliża się do niej biały van. W środku siedzi dwóch mężczyzn. Kierowca uchyla okno i woła Anabel. Krzyczy, że szuka pewnej drogi. Drogi, która znajduje się w tej okolicy. Anabel zdejmuje słuchawki i podchodzi do samochodu. W tym czasie kierowca opuszcza auto. Dziewczyna bardzo dobrze zna tą okolicę i doskonale wie, jak dojechać do drogi, o którą pyta kierowca. Dlatego zaczyna mu tłumaczyć. W tym czasie drugi mężczyzna, który siedzi na miejscu pasażera, również wychodzi z auta i podchodzi do dziewczyny. Nagle mężczyźni atakują ją. Próbują wciągnąć ją do auta. Anabel jest wysportowana. Krzyczy, kopie, drapie. No niestety jest to drobna dziewczyna i nie ma szans z dwoma dorosłymi mężczyznami. Udaje im się niestety wciągnąć ją do auta. Krzyk 22-latki słyszy ogrodnik, który pracuje w okolicy. Natychmiast udaje się w miejsce, z którego dochodzą te odgłosy. I faktycznie dostrzega, jak dwóch mężczyzn wpycha dziewczynę do białego vana, a następnie odjeżdżają. Niestety ogrodnik jest zbyt daleko, aby dostrzec numery rejestracji. Widzi jednak, że coś pozostało na ulicy. Podchodzi i dostrzega bluzę oraz walkmana Anabel, które zgubiła podczas szarpaniny. Ogrodnik czym prędzej dzwoni na policję i informuje o tym, co właśnie się wydarzyło. Policjanci dzwonią do rodziców 22-latki. Odbiera jej ojciec, José. I na wieść o tym, że jego córka właśnie została uprowadzona, informuje, że w tej chwili wsiada w samochód i wracają. Są jednak na południowym wybrzeżu Hiszpanii, także jakieś 600 km dalej, także potrzebują około 5-6 godzin, aby wrócić. W tym czasie policja postanawia nagłośnić tą sprawę,
korzysta z pomocy mediów. Mają nadzieję, że może ktoś usłyszy w radiu, co się właśnie stało i że ludzie będą dzwonić i informować, że widzą białego vana. Niestety nie mają zbyt wiele informacji, nie mają numeru rejestracji, no wiedzą tylko, że jest to biała furgonetka. Następnie policjanci udają się do domu rodziny Segura. Na miejscu zastają panią, która pracuje jako pomoc domowa. Nie uzyskują jednak żadnych konkretnych informacji. Pani mówi, że Annabelle zazwyczaj biega o tej godzinie, nawet codziennie. Ponadto nie zauważyła nic dziwnego w jej zachowaniu. Od rana uczyła się, następnie wyszła, aby pobiegać. Kobieta nie słyszała też, aby Annabelle tego dnia z kimś rozmawiała. Pierwsza myśl śledczych jest taka, że Annabelle została uprowadzona przez jakąś zorganizowaną grupę. Istnieją jednak różne możliwości co do motywu. Dziewczyna mogła zostać porwana dla okupu, ale mógł być to również atak na tle seksualnym lub też w akcie zemsty na ojcu, na Jose. Po kilku godzinach rodzice oraz młodsza siostra Annabelle docierają do domu. Policja informuje, że powinni być w domu i czekać na ewentualny telefon od sprawców. Nadchodzi noc, jednak nikt się nie odzywa. Kolejnego dnia policja cały czas przebywa w domu rodziny Segura i czekają na jakikolwiek kontakt ze strony porywaczy. W końcu około godziny 20 nadchodzi oczekiwane połączenie. Dzwoni mężczyzna, informuje, że on stoi za porwaniem Annabelle i okup za jej życie wynosi 150 milionów peset, co w przeliczeniu na euro wynosi około 900 tysięcy. Rodzice Annabelle od razu zgadzają się na zapłacenie okupu i w ciągu 48 godzin organizują te pieniądze i czekają na kolejny kontakt z porywaczami. Sprawa porwania 22-letniej córki biznesmena staje się bardzo głośna. We wszystkich wiadomościach oraz w każdym radiu można usłyszeć o tym, co wydarzyło się 12 kwietnia. Niestety znajduje się kilka osób, które próbują ugrać coś dla siebie na tej tragedii. Dzwonią i informują, że to oni są porywaczami i żądają okupu. Na przykład jedna z takich osób rozpoczęła swoje negocjacje od kwoty kilkudziesięciu milionów peset, a ostatecznie żądała 40 tysięcy. Kilka dni później José Segura odbiera telefon i słyszy głos porywacza. Mężczyzna żąda, aby pieniądze zostały pozostawione w torbie przy autostradzie obok malutkiej miejscowości na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Gdy nadchodzi wyczekiwany dzień przekazania okupu, policja postanawia obstawić jedyną w okolicy stację paliw. Plan jest taki, aby przechwycić porywaczy, gdy ci już będą wracali z pieniędzmi. Obstawione są również autostrady. Niestety nikt nie pojawia się po odbiór pieniędzy. José, ojciec porwanej Annabelle, wspomina, jak zastanawiał się, w którym dokładnie miejscu ma położyć te pieniądze, ponieważ przy autostradzie nie było żadnego konkretnego punktu i obawiał się, czy sprawcy, czy porywacze w ogóle zobaczą tą torbę. Przez kilka kolejnych dni rodzina Segura czeka na kolejny kontakt z porywaczami. W końcu w słuchawce słyszą głos tego mężczyzny. Tym razem mężczyzna umawia się na 6 maja 1993 roku i chce, aby pieniądze były pozostawione w torbach przy słupku odmierzającym pierwszy kilometr autostrady łączącej Tarancón z miejscowością Cuenca. Jest to mniej więcej 150 km na południe od domu Annabelle. Sposób, w jaki wyraził się porywacz, daje policji do myślenia. Podejrzewają, że jeden z nich może być zawodowym kierowcą lub osobą, której praca związana jest z autostradami. Gdy nadchodzi 6 maja, policja oprócz obstawienia autostrad decyduje się na skorzystanie z pomocy helikoptera, który przez cały czas namierzałby lokalizację pieniędzy. Tak zastanawiam się, czy było to dobre posunięcie, ponieważ taki helikopter mógł spłoszyć porywaczy. Chociaż z drugiej strony ja prawie codziennie widzę helikopter, gdy wracam autostradą z Madrytu. Są one uzbrojone w jakieś radary, specjalne kamery.
Raz nawet słyszałam od znajomego kierowcy samochodów ciężarowych, że do domu przyszedł mu mandat ze zdjęciem wykonanym z takiego helikoptera, gdy używał telefonu podczas jazdy. Także no, wydaje się, że to jest nic nadzwyczajnego. Autostrady są obserwowane z powietrza. Pytanie tylko, czy w 1993 roku było to też takie typowe zjawisko. No jak można już się domyślić, porywacze nie pojawili się, nikt ponownie nie odebrał pieniędzy. I tak mijają kolejne tygodnie. Co jakiś czas porywacz dzwoni, ustala kolejne szczegóły przekazania okupu. W tym czasie media również nie próżnują. Sprawa cały czas jest nagłaśniana, a wizerunek Annabelle pojawia się na okładkach gazet. Policji nie udało się ustalić nic konkretnego. Porywacz dzwoni zazwyczaj z różnych budek telefonicznych, a w 1993 roku nie było tyle kamer, co obecnie. Matka Annabelle, Sigrid, szczególnie ciężko znosi tą sytuację. Stres zwyciężył z jej zdrowiem i musi korzystać z pomocy psychologicznej. Od porwania Annabelle mija już 2 miesiące. Gdy porywacz dzwoni po raz kolejny, ojciec Jose prosi o jakiś dowód na to, że jego córka żyje i ma się dobrze. Porywacz przystaje na tą propozycję i każe czekać na jakiś znak. Po kilku dniach od tego telefonu do domu rodziny Segura przychodzi list, a w środku znajduje się kaseta magnetofonowa. Rodzina włącza nagranie w obecności policjantów. Jego treść jest następująca. Witajcie, rodzice. Ci ludzie nie traktują mnie źle. Mam nadzieję, że to wszystko szybko się skończy. Do zobaczenia, tato, mamo. Kocham cię bardzo, siostrzyczko. Adios. A teraz posłuchajcie sami, jak brzmi to nagranie. Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. Po odsłuchaniu Jose i Sigrid są wzruszeni i są przekonani, że jest to głos ich 22-letniej córki. Policja nie ma serca powiedzieć im, że tak naprawdę nie ma jeszcze 100% pewności. W dalszej części nagrania słychać głos porywacza. Zwraca się on do rodziców z informacją, że w ciągu 30 dni chce otrzymać pieniądze i jeżeli jego wszystkie warunki nie zostaną spełnione, Annabelle zostanie zamordowana. Ponadto mówi, że jedyne czego chce to pieniądze oraz aby Annabelle wróciła do rodziców. Posłuchajcie teraz jego głosu. ¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumple todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdone mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero. Y nada más. Y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres. ¿Comprendido? Wkrótce porywacz ponownie odzywa się, stara się ustalić kolejne szczegóły przekazania okupu. Dzwoni coraz rzadziej, aż w końcu kontakt urywa się. W sumie od momentu porwania dziewczyny porywacz zadzwonił 15 razy. Od tego momentu sprawa stoi w miejscu. Nie ma żadnych nowych informacji ani śladów. I mimo, że do tej pory żadna sprawa nie była tak nagłaśniana przez media, nie udało się znaleźć żadnych świadków. Policja wraz z rodziną Annabelle wyznaczają nagrodę za jakąkolwiek informację, która przyczyni się do odnalezienia ich córki w wysokości 60 milionów peset, czyli około 360 tysięcy euro. Mijają kolejne tygodnie oraz miesiące. Wszystkie połączenia telefoniczne porywacza z rodziną porwanej dziewczyny były nagrywane. Ponieważ tak naprawdę jest to jedyny trop, policja wpada na pewien pomysł.
rozmawiają z rodziną Anabel oraz z sędzią prowadzącym tą sprawę i proszą o zgodę transmisji nagrań zarówno Anabel, jak i głosu porywacza w telewizji. José Segura jest zdecydowany, mówi, że nie chce umrzeć, nie wiedząc o tym, co stało się z jego córką. I tak od 20 stycznia 1994 roku nagrania Anabel oraz porywacza było emitowane w różnych stacjach radiowych, a 29 czerwca 1995 roku, czyli ponad 2 lata od porwania Anabel, ta sprawa zostaje przedstawiona w programie Quién sabe dónde, czyli Kto wie gdzie. Jest to program podobny do naszego Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ten odcinek jest dostępny w internecie. Trwa prawie 1,5 godziny. Prowadzący przedstawia całą sprawę, zostają puszczone oba nagrania i zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy rozpoznają te głosy. Zostają podane 2 numery telefonu, oczywiście bezpłatne, dla osób, które dzwonią z Hiszpanii oraz z zagranicy. W efekcie centrala otrzymuje 30 tysięcy połączeń, dzięki którym policja dostała informacje o 6 tysiącach osób rozpoznanych jako głos porywacza. Także policję będzie czekało dużo, dużo pracy. Oprócz 6 tysięcy tożsamości, które trzeba będzie sprawdzić, analiza nagrań również przyniosła kilka ważnych informacji. Podejrzewa się, że mężczyzna z nagrania ma około 40, może 45 lat i pochodzi z obszarów wiejskich. Ponadto mężczyzna mówi z akcentem toledańskim, a w tle nagrania słychać głosy dzieci. Wyraźnie było słychać, jak jedno z dzieci używa słowa bolus i słowo to jest używane właśnie w Toledo. Jest ono używane w odniesieniu do określenia osoby głupiej czy niezdarnej. I to właśnie dzięki tej wskazówce udaje się znacznie zawęzić grono 6 tysięcy osób. Mijają kolejne tygodnie żmudnej pracy. Nagranie jest jedynym śladem. Jednak no nie jest to odcisk palca i tak naprawdę nie da się w 100% stwierdzić, tak to ta osoba. Także bardzo łatwo można się tutaj pomylić, a kolejny minus jest taki, że tak naprawdę nie ma pewności, że wśród tych 6 tysięcy osób znajduje się sprawca. Jednak nie ma innego wyjścia, ponieważ jest to jedyny ślad oraz jedyny trop, jaki ma policja. Z każdym kolejnym tygodniem nadzieja na przełom w tej sprawie powoli gaśnie. Od porwania Anabel mijają 2 lata i 5 miesięcy. Jest 28 września 1995 roku. Tego dnia policjanci zaangażowani w śledztwo sprawdzają kolejną osobę z grona wskazanych po emisji programu Quién sabe dónde. Dzwonią do mężczyzny, który nazywa się Emilio Muñoz. Rozmowa zostaje nagrana, a następnie przekazana inspektorowi nadzorującemu to śledztwo. Mężczyzna przysłuchuje się nagranemu głosowi i po chwili z niedowierzaniem stwierdza, że to musi być głos porywacza. Przez wiele miesięcy przysłuchiwał się wszystkim nagranym rozmowom porywacza z rodzicami Anabel i jest pewny, że to właśnie on. Jednak nie można działać pochopnie, ponieważ porywaczy jest przynajmniej 2. Na początku policja postanawia założyć podsłuch w telefonie Emilio i przyjrzeć się jego życiorysowi. Emilio Muñoz ma 40 lat. Pracuje jako dostawca w jednej z firm kurierskich. Do rozwożenia paczek używa białego vana, który jest jego własnością. Mieszka wraz z żoną oraz 4 dzieci. Obecnie mieszkają w małej miejscowości o nazwie Pantoja, znajdującej się w prowincji Toledo. Jednak mieszkają tutaj zaledwie od 3 lat, ponieważ przeprowadzili się z dzielnicy Madrytu o nazwie Vallecas. Żona Emilio ma na imię Felisa i prowadzi swój malutki biznes w garażu ich domu, małą ciurrerię, gdzie sprzedaje typowy przysmak hiszpański. W prowadzeniu tej ciurrerii często pomagają jej rodzice. Podobno rodzina Muñoz przeprowadziła się ze względu na niższe ceny mieszkania oraz utrzymania.
Niedługo po założeniu podsłuchu policja odkrywa, że głos Felisy pasuje do głosu, który był nagrany na taśmie i wysłany do rodziny Annabel jako głos porwanej dziewczyny. Także wszystko zdaje się do siebie pasować. Biały van, Toledo, pasujące głosy. Jednak w porwaniu miało brać udział dwóch mężczyzn. Po pewnym czasie policja jako pomocnika Emilio typuje jego przyjaciela, z którym bardzo często się kontaktuje. Również prześwietlają jego życiorys. Mężczyzna nazywa się Candido Ortiz, ma 38 lat i pracuje jako hydraulik. Mieszka wraz z żoną oraz dwójką dzieci. Również kilka lat temu przeprowadził się do miejscowości Pantoja. A z Emilio przyjaźnił się od dziecka, jednak gdy dorośli, ich drogi się rozeszły. Teraz, gdy znów mieszkają blisko siebie, ich przyjaźń odżyła. Zdaje się, że policja zdobyła odpowiedź na większość zadawanych od ponad 2 lat pytań, poza jednym i najważniejszym. Gdzie jest Annabel Segura? Cała trójka, Emilio, jego żona Felisa oraz Candido, zostają zatrzymani tego samego dnia. Policja obserwuje podejrzanych i zatrzymuje ich w przypadkowych miejscach podczas załatwiania codziennych spraw. Candido wydaje się bardzo zdenerwowany. Nie zdążył dojechać do posterunku, a już przyznał się, że brał udział w porwaniu 22-latki. Pozostała dwójka przyznaje się do porwania podczas pierwszego przesłuchania. Opowiadają o tym, co stało się 12 kwietnia 1993 roku. Emilio od dłuższego czasu martwił się bardzo ciężką sytuacją ekonomiczną rodziny. Gdy przyjechali 3 lata temu do Pantochy, kupili dom na kredyt hipoteczny, a teraz stracił pracę jako dostawca. Jedynym źródłem utrzymania jest mały biznes Felisy, ta ciurreria, która tak naprawdę nie przynosi dochodów, które mogłyby pokryć wszystkie koszty życia oraz kredytu. W wolnym czasie, którego Emilio miał teraz bardzo dużo, spotykał się z przyjacielem z dzieciństwa, któremu zwierzał się i opowiadał o kłopotach finansowych. Któregoś dnia w głowie Emilio zrodził się pomysł na szybkie zdobycie pieniędzy. Zaproponował zorganizowanie porwania. Byłyby to szybkie pieniądze, jednak do tego potrzeba przynajmniej 2 osób. Z początku był to taki luźny pomysł rzucony podczas wieczoru w barze przy piwie. Z czasem jednak mężczyźni coraz częściej wracali do tego tematu, aż w końcu uznali, że to mogłoby się udać. Plan był taki: porwać kogoś, tego samego dnia zażądać okup, odebrać pieniądze i wypuścić porwaną osobę. Szybka akcja, która pozwoliłaby uzyskać długo oczekiwany spokój ekonomiczny. Candido pracował jako hydraulik i często miewał zlecenia w bogatej dzielnicy La Moraleja. Wiedział, że mieszkają tam sami zamożni ludzie i dobrze znał okolice. Emilio miał vana, którego używał wcześniej do pracy, i teraz można by go wykorzystać. 12 kwietnia dwaj przyjaciele pojechali więc do tej dzielnicy. Nie planowali porwać nikogo konkretnego, a ze sobą wzięli tylko sznur, aby związać swoją ofiarę, aby ta nie przeszkadzała podczas załatwiania pieniędzy. Gdy dojechali na miejsce, okazało się, że o tej porze w La Moraleja nie ma zbyt wiele osób na dworze. Było parę minut przed godziną 15, a większość osób jest o tej godzinie w pracy. Jeździli więc przez jakiś czas po okolicy, aż dostrzegli młodą dziewczynę, która biegała. Wydała się być idealną ofiarą. Jest drobna, także będzie łatwiej ją obezwładnić. Postanowili zaatakować. Zbliżyli się do niej i zapytali o drogę. Annabel podeszła i gdy tłumaczyła im, jak dojechać na miejsce, mężczyźni wepchnęli ją do auta. Candido prowadził samochód, a Emilio został z tyłu vana razem z 22-latką. Odjechali i byli przekonani, że nikt ich nie widział. Emilio od razu zaczął wypytywać dziewczynę, czy mieszka w tej okolicy. Dziewczyna potwierdziła. Wtedy Emilio i Candido od razu powiedzieli, o co chodzi, że chodzi o pieniądze, o okup.
Anabel powiedziała, że jej rodzina ma pieniądze i na pewno zapłacą każdą kwotę za jej życie. Tak więc przyjaciele szybko wycenili, że 150 milionów peset będzie odpowiednią kwotą. Nie przewidzieli jednak jednego. Tego, że rodzice Anabel byli obecnie na południu Hiszpanii i wrócą dopiero kolejnego dnia. I to całkowicie zrujnowało plan porywaczy, a raczej brak ich planów. Nie przewidzieli tego, że porwaną osobę będzie trzeba gdzieś przetrzymywać. Jedyne co zaplanowali to to, żeby wziąć ze sobą sznur, aby związać ręce i nogi swojej ofiary. Przez kolejnych 6 godzin mężczyźni jeździli bez wyraźnego celu. Z Madrytu pojechali do Avili, następnie do Segowii i co jakiś czas wysiadali z auta, aby naradzić się tak, aby porwana dziewczyna nic nie słyszała. Podczas jednego takiego przystanku Anabel próbowała uciec. Udało jej się wysiąść z auta, jednak była związana i nie udało jej się za bardzo oddalić. Szybko została schwytana i znów wepchnięta do samochodu. Po tych kilku godzinach Emilio i Candido skierowali się w stronę Toledo. W sumie pokonali już kilkaset kilometrów. Anabel widziała ich twarze i nie mogli jej tak po prostu wypuścić. W końcu dojechali do miejscowości Numancia de la Sagra. Jest to mała miejscowość, w której mieszka prawie 5 tysięcy osób i oddalona jest zaledwie o 5 kilometrów od miejsca ich zamieszkania, od Pantochy. Skierowali się do starej i opuszczonej fabryki ceramiki. Wyszli z auta, a następnie wyprowadzili Anabel. Dziewczyna mówiła, że jest jej zimno, dlatego Emilio dał jej swoją kurtkę. Wtedy dziewczyna znów spróbowała uciec, jednak nie udało jej się. Zaprowadzili ją do jednego z pomieszczeń, przywiązali jej rękę do nogi, aby ta nie mogła się przemieszczać. Następnie mężczyźni wyszli, aby się naradzić, jednak tak naprawdę nie mieli żadnego pomysłu, co zrobić z dziewczyną. Emilio w końcu przejął inicjatywę. Cały dzień był bardzo stresujący i był już mocno zdenerwowany. Poszedł do pomieszczenia, w którym czekała Anabel i zaatakował ją. Zaczął dusić ją ramieniem, aż ta przestała oddychać. Tak więc ponad 6 godzin od momentu porwania 22-latka została zamordowana. Zeznanie Candido nieznacznie różni się od tego, co powiedział Emilio, ponieważ mężczyzna twierdzi, że do uduszenia została użyta lina. Zeznał również, że nie brał udziału w morderstwie, ale pomógł w przeniesieniu zwłok. Obaj przyjaciele wskazują miejsce ukrycia zwłok Anabel. Jej ciało zostało wrzucone do dołu między transformatorem a starym zbiornikiem na paliwo na terenie opuszczonej fabryki. Dół został przysypany ziemią i ciało Anabel spoczywało tam przez ponad 2,5 roku. Podczas autopsji koronerzy stwierdzają, że przyczyną śmierci Anabel było powieszenie. Podczas pierwszej rozprawy Emilio przyznaje, że dziewczyna wisiała na belce w jednym z ciemnych pokojów fabryki. Koronerzy stwierdzili również, że ciało musiało zostać pochowane dwa razy. Raz w miejscu, w którym miało styczność z powietrzem, a później zostało przeniesione w inne miejsce i przysypane ziemią. Nie wiadomo jednak, po jakim czasie ciało Anabel zostało przeniesione. Porywacze nie potwierdzają tej teorii. Upierają się, że po powieszeniu od razu wyrzucili ciało dziewczyny do dołu, który następnie zasypali. Ponadto odnalezione zwłoki nie są kompletne. Brakuje kilku kończyn, krtani, niektórych żeber, a także kości łokciowej i promieniowej oraz prawie całej drugiej ręki. Koronerzy twierdzą, że najprawdopodobniej któryś ze sprawców starał się odciąć rękę, aby utrudnić późniejszą identyfikację zwłok. Na pytanie, czy może to dzikie zwierzęta spowodowały rozczłonkowanie ciała, koronerzy zaprzeczają. Uważają, że nic na to nie wskazuje. Wróćmy ponownie do 1993 roku. Po porwaniu i zamordowaniu Anabel Segura, Emilio i Candido wrócili do domu.
Emilio zjadł obiad, który przygotowała dla niego żona i poszedł spać. Gdy Felisa kolejnego dnia przygotowywała pranie, na kurtce Emilio znalazła pęk blond włosów. Na początku myślała, że może mąż ją zdradza, jednak po chwili namysłu skojarzyła, że od wczoraj w telewizji i w radiu wszyscy mówią o porwaniu 22-letniej Anabel. Postanawia zapytać o to męża. Emilio po krótkiej kłótni przyznaje, że to on za tym stoi. Zastrasza kobietę, aby ta nikomu nic nie mówiła. Podczas pierwszej próby przekazania okupu, obaj przyjaciele razem pojechali do małej miejscowości na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Gdy przejeżdżali obok małej stacji paliwowej, dostrzegli samochód. Zaparkowali nieopodal tak, aby mieć widok na tą stację i obserwowali. Zauważyli, że w środku w tym samochodzie siedzą mężczyźni, którzy nie tankują, nie wchodzą do środka i wydało im się to dość podejrzane. I faktycznie byli to tajniacy. Po krótkiej chwili namysłu Emilio i Candido postanawiają czym prędzej wrócić do domu. Dochodzi do drugiej próby przekazania okupu. Mężczyźni przyjeżdżają na miejsce białym vanem, w którym przetrzymywana była Anabel. Podjeżdżają na polną drogę, zatrzymują się, jest dość niedaleko do autostrady i do umówionego miejsca, w którym miały znajdować się pieniądze. Candido jest kierowcą. Mężczyźni ustalają, że ten zostanie w samochodzie, podczas gdy Emilio pójdzie na piechotę w stronę autostrady po zalesionym terenie. Gdy Emilio oddala się, Candido dostrzega ukryty samochód. Jest przekonany, że to policja. Natychmiast odjeżdża i nie czeka na swojego przyjaciela. Emilio z daleka dostrzega odjeżdżający van i wie, że coś poszło nie tak, dlatego rezygnuje z odebrania pieniędzy, zmienia kierunek i udaje się na najbliższy autobus. Kolejnego dnia Emilio przychodzi do przyjaciela i wymierza mu cios w twarz. Później okaże się, że w owym samochodzie nie było policji, a po prostu zakochana para, która szukała ustronnego miejsca. Gdy mijają 2 miesiące i ojciec Anabel żąda dowodu na to, że jego córka żyje, Emilio postanawia zmusić swoją żonę do tego, aby nagrała swój głos. Grozi jej nożem. Po wysłaniu tego nagrania wkrótce przestaje dzwonić do rodziny Segura. Sprawa stała się zbyt głośna i mężczyźni nie chcą już ryzykować. Podczas jednej z rozpraw Emilio informuje, że to jego żona jest winna morderstwa. Mówi, że o wszystkim od początku wiedziała, a sam pomysł porwania kogoś z bogatej dzielnicy wyszedł właśnie od niej oraz od jego przyjaciela. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że jest uważany za mózg całej operacji i chce zrzucić winę na inne osoby. Mówi, że plan był taki, że to Felisa zajmie się porwaną osobą, podczas gdy on i jego przyjaciel będą starali się odebrać okup. Gdy w końcu doszło do porwania i Emilio poinformował o tym żonę, ta zmieniła zdanie, nie chciała opiekować się Anabel i powiedziała, że będą musieli ją zabić. Tym zeznaniom zaprzecza zarówno Felisa, jak i Candido. Candido w swoich zeznaniach stara się przenieść odpowiedzialność za całe wydarzenie na Emilio. Mówi, że nie brał udziału w morderstwie, a jedynie w ukryciu ciała. Mówi również, że chciał wypuścić Anabel, jednak bał się Emilio, dlatego też dalej brnął w tą sytuację. W jednym jednak mężczyźni się zgadzają. Ich motywem były tylko i wyłącznie pieniądze. Oboje byli w ciężkiej sytuacji ekonomicznej, a Anabel zginęła tylko dlatego, że nie przygotowali się odpowiednio do porwania. Byli pewni, że pieniądze dostaną tego samego dnia i nie wiedzieli, co zrobić, gdy dowiedzieli się, że rodzice Anabel wrócą dopiero kolejnego dnia. Jednak dlaczego Felisa, która wiedziała już kolejnego dnia, że to jej mąż stoi za porwaniem, o którym huczy we wszystkich mediach, nie zdecydowała się pójść na policję? Kobieta tak wspomina wieczór z 12 kwietnia 1993 roku. Tego dnia jej mąż wrócił bardzo późno. Był cały brudny, a jego buty były pełne błota. Powiedział, że złapał kapcia w wanie. Następnie zjadł i poszedł spać.
Kolejnego dnia, gdy zapytała go, czy to on stoi za tym porwaniem, odpowiedział krótko tak. Felisa była w szoku i nie pytała o to więcej, a później zmusił ją do symulowania głosu Annabelle. Nie wszyscy jednak są przekonani do tego, co mówi Felisa. Oskarżyciele twierdzą, że na nagraniu nie słychać, aby kobieta była choć trochę zaniepokojona. Wręcz odwrotnie. Kobieta musiała bardzo postarać się, aby doskonale imitować głos Annabelle, ponieważ jej rodzice, gdy tylko dostali to nagranie, nie mieli wątpliwości, że słyszą swoją córkę. Ponadto wiele osób, które analizowało to nagranie, twierdziło, że jest ono autentyczne. Psycholodzy przebadali kobietę i stwierdzili, że jest osobą uległą i podatną na manipulacje. Zdiagnozowano u niej zaburzenia osobowości zależnej. Stwierdzono, że strach przed mężem blokował ją przed zgłoszeniem tej sprawy na policję. Prawnik reprezentujący rodzinę Annabelle znajduje w tym raporcie pewne nieścisłości i zadaje bardzo ważne pytanie. Skoro Felisa była tak zależna od swojego męża i tak bardzo go się bała, dlaczego dwa razy próbowała od niego odejść długo przed dokonaniem przez niego przestępstwa? Na korzyść kobiety zeznaje jej przyjaciółka, która opowiada o tym, jak przez wiele lat Felisa żaliła jej się o tym, jak źle jest traktowana przez męża. Według niej Felisa żyła w wiecznym strachu. Wspomina, jak pewnego dnia Felisa zwierzyła jej się, że jej mąż popełnił poważne przestępstwo i że może skończyć w więzieniu, jeżeli ta na niego doniesie. Dlatego też jego stosunek do żony znacznie się poprawił od tamtej pory. Prokurator wnioskuje o 3 lata i 6 miesięcy więzienia dla Felisy za pomoc w zatuszowaniu morderstwa, a także za udział w oszustwie. Psycholodzy przebadali również Emilio i twierdzą, że psychopatia jest częścią jego osobowości, ale jest w pełni świadomy swoich czynów. Nie stwierdzono żadnych chorób psychicznych. Emilio jest osobą egocentryczną i aspołeczną, a morderstwo Annabelle jest dla niego po prostu sprawą, która poszła nie tak, jak zaplanował. Mimo że to właśnie Emilio jest uważany za mózg całej operacji, prokurator wnioskuje o karę 26 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności zarówno dla niego, jak i dla Candido, który tak bardzo starał się zmniejszyć swoją rolę w porwaniu oraz w morderstwie. Prokuratora oskarża ich o porwanie, morderstwo oraz próbę oszustwa. Z kolei prawnicy pracujący dla rodziny zamordowanej Annabelle uważają, że cała trójka jest tak samo odpowiedzialna za to, co się wydarzyło i wnioskują o karę 37 lat więzienia dla każdego z nich. Pierwszy proces rozpoczął się dopiero w 1998 roku, a wyrok zapadł w 1999. Sąd wojewódzki w Toledo skazał Emilio oraz Candido na 39 lat pozbawienia wolności za porwanie, morderstwo oraz oszustwo. Felisa została skazana na 6 miesięcy więzienia za tuszowanie morderstwa. Niedługo potem sprawa trafia do Sądu Najwyższego, który po rozpatrzeniu wydłużył wszystkie wyroki. Ostatecznie porywacze zostali skazani na 43 lata więzienia, a Felisa na 2 lata i 4 miesiące. W czerwcu 2009 roku Candido umiera w więzieniu, najprawdopodobniej z powodu zawału serca. W 2013 roku Emilio, zaledwie po 18 latach odsiadki, wychodzi z więzienia za sprawą doktryny Parota. Doktryna Parota to hiszpańska norma prawna, która zmieniła sposób obliczania czasu, przez jaki przestępca musi pozostać w więzieniu. Wnioski o zmniejszenie liczby lat więzienia rozpatruje się indywidualnie w odniesieniu do każdego przestępstwa, za które więzień został skazany. Oczywiście osoba ubiegająca się o wcześniejsze zwolnienie musi spełnić wiele warunków, takich jak idealne zachowanie czy też wykonywanie pracy podczas odbywania kary. Zgodnie z tą doktryną, osoba, która spełni wszystkie warunki, nie może przebywać w więzieniu dłużej niż 30 lat. W dniu opuszczenia więzienia przez Emilio czekali na niego dziennikarze. Mężczyzna powiedział:
Bardzo mi przykro z powodu tego, co się wydarzyło. Oddałbym 10 lat mojego życia, aby to wszystko cofnąć. Nie uważam się za zagrożenie. Popełniłem poważny błąd i odbyłem za to karę. Kto mógłby to wybaczyć? To wymknęło się spod kontroli już. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jest mi przykro. I to wszystko. Po opuszczeniu więzienia Emilio zamieszkał w domu po rodzicach w dzielnicy Badziekas w Madrycie. Felisa również mieszka w Badziekas, jednak nie utrzymuje kontaktu z mężem. Udzieliła wywiadu, w którym mówi, że nie widziała go już przez długi czas. To, co się stało, całkowicie zmieniło jej życie i chciałaby iść do przodu i o wszystkim zapomnieć. To koniec odcinka 13. Tym razem starałam się jak najmniej czytać, a jak najwięcej mówić własnymi słowami. Dajcie proszę znać, czy brzmi to lepiej, czy słucha się tego lepiej, czy jednak niepotrzebnie wydłużam w ten sposób odcinek, dodając jakieś niepotrzebne słowa. W tym miejscu jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały lub wspierają rozwój tego kanału na Patronite. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.